Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Nazywam się Wiesław Tokarczyk, lotuję w oddziale 162. To jest oddział Czerbinia, okręć Sąd Wschód. Tutaj za namową kolegów chciałem trochę powiedzieć na temat tej hodowli, ponieważ dawno nic nie mówiliśmy, co tutaj mamy, jakie gołębie hodujemy. Więc hodowla się rozwija cały czas. Jak już mówiłem tam na wcześniejszych filmikach, główną bazą są gołębie z linii 808 od Karola. To jest taki trzon, który tutaj bez przerwy jest jakby uzupełniany innymi gołębiami, krzyżowany i tak dalej. Główna baza to są te gołębie. Do stada co roku nowe gołębie się tutaj wprowadzamy. I to tak z ostatnich latach z Pitbulla gołębie były i z Kitla i z gołębie z Werkamena, z Elektro, także co roku coś tam nowego staramy się wprowadzić, żeby coś poprawić tą zdolność lotową. W tym roku dla przykładu jeszcze podam też, że właśnie mamy Sagana gołębie i tutaj naprawdę ja jestem pod wrażeniem tych pierwszych dwóch lotów, jak bezpośrednio po tym synu te gołębie sobie radzą na samej szpicy, tutaj u nas siadają, sama czołówka w oddziele, także jestem zadowolony z tych gołębi. A stare z tych poprzednich lat mamy tu krzyżówki, tak jak brat tam mówił, z Dakara. I to naprawdę te gołębie rewelacyjnie, 500-700, zwłaszcza te ostatnie dwa maratony. 890, samiczka zaczęła chyba drugim konkursem na oddział. Także naprawdę się fajnie zapowiadają te gołębie. No i gołębie, dużo gołębi jest z linii Harego od Jana Hojmansa, które się super krzyżują właśnie i z gołębiami z Dakara od Wojtka Handerka i z 808, bo dla przykładu w zeszłym roku mieliśmy najlepszego lotnika okręgu WA, to było 808 razy Hojmans i tak samo najlepszy lotnik okręgu w kategorii młodych. Te gołębki od Jana Hojmansa i rewelacyjnie się sprawdzają, tak jak mówiłem, tam najlepszy lotnik okręgu był w kategorii A. Rok wcześniej tak samo, był chyba drugim lotnikiem okręgu. Kilka tych gołębi naprawdę fajnie nam się tutaj pokazało, które potrafią naprawdę na każdym dystansie fruwać. Zobaczymy, no ciągle coś nowego się tutaj wprowadza, próbujemy. Dwa lata temu gołębiami próbowaliśmy z Pitbulla od Rudy Van Rita. Teraz widzę, że właśnie po ich dzieciach dopiero ptaki się pokazują. Teraz był drugi na oddział, a dział to był praktycznie z dwóch stron Pitbull parowany. Także tam są jakieś sygnały, że raczej coś z tego będzie na przyszłość. Także godnego polecenia ptaki. No, zobaczymy, tu pokażemy parę gołębi, które no, tutaj godne uwagi są, że potrafią przekazać i tak samo w rozpłodzie takie gołąbki mamy, jak i na lotowym, że dają radę. I wyniki w tym roku zrobiliśmy, no nie jakieś, które by mnie zadowalały, ale w mistrzostwie tradycyjnym sklasyfikowali, jesteśmy na trzeciej pozycji, drugi wicemistrz. Zwłaszcza te maratony nam tu bardzo dobrze polatywały, te dwuletnie samice z tego gołębnika za nami, które tam widać, to są właśnie typowo pod kątem samic z długiego dystansu. W kategorii A zdobyliśmy wicemistrza oddziału rocznych, chyba też jesteśmy wicemistrzami okręgu, także no, tam parę tych tytułów jest takich, które są niezłe, no trzeba się cieszyć tym, co jest, no niestety rok rokowi nie jest równy i każdy sukces jest na miarę złota teraz. Zaczęliśmy sezon gołębi młodych, drugi, dwa loty mieliśmy. Pierwszy lot w miarę udany, aczkolwiek dziwny przy tych upałach. Straty może nieduże w oddziele, ale gołębi się zlatywały, no ciężko, do samego wieczora, późno. Ogólnie się tam w granicach 10% może w oddziele braki są, ale zaczęliśmy fajnie też tam pierwszymi gołębiami, chyba, nie wiem, 12 czy koło tych sztuk tam pierwszych było, no i czołówka też była fajna. Później tydzień pauzowaliśmy ze względu na warunki, które się tak zmieniają, że w końcu nie wiadomo co było robić, więc zostaliśmy w domu. I teraz mieliśmy lot kolejny, 180 km przy takiej pogodzie ładnej i też fajnie poleciały, tam chyba 26 pierwszych dostaliśmy. I z 50 tam koło 40 gołębi chyba jest. Także udany lot. Trzy sztuki nie wróciły, to jest w sumie minimalna strata. No i czekamy teraz na niedzielę. Zapowiada się też taki ciekawy lot pod wiatr. Myślę, że pokażą gołębie klasę, że potrafią polecieć
na takim poziomie, który by mnie tu zadowalał. Jesteśmy tutaj przed gołębnikami. Mogę tutaj w skrócie powiedzieć, gdzie w tym kompleksie są jakie gołębie, bo na przykład dla przykładu podam, skąd lotujemy młodymi. Tu mam taką sekcję gołębi 80 sztuk i to są gołębie z pierwszego lęgu, z drugiego i z trzeciego. Nie są zaciemniane, prowadzone są naturalną metodą. Także tutaj hodowcy ciągle mi w moim oddziale zarzucali, że głównie lotuję zimowymi, ale to no, nie jest to do końca prawdą. I te gołąbki naprawdę rewelacyjnie się sprawdzają w tym roku. Nie są nic, że tak powiem, wolniejsze od tych gołębi, że tak powiem, tych wcześniejszych lęgów, nie? Czy zaciemnianych. Także tutaj mamy takie dwie sekcje. Tutaj one się parują między sobą. Mamy taką parę tam rozpłodową, widzisz, tą białą, nie? To są dropery i tu koty arabskie. Po tym locie rozsypią się. Tak wytrzymają, tak już widzę. Także gołębnik jest najzwyklejszy. Tutaj nie wymyślamy nic, żeby te ptaki się tu dobrze czuły. Są nasłonecznione fajnie. I myślę, że tutaj sobie, zresztą już tu ten gołębnik to już ma około 20 lat, zostało tylko zmienione pokrycie, bo już się sypało to wszystko. Następne woliery to są wszystko gołębie, samice z rozpłodu, samice od wdowców, część młodych i samczyki. Także to jest taki gołębnik, czy samice zimują przez zimę, także taki okres tu jest inny. Tu mam taki gołębnik, właśnie w tym roku eksperymentowałem tym gołębnikiem. Miałem około 30 gołębi, które się urodziły końcem stycznia i chciałem nimi sobie pograć inaczej, ale z praktyki wychodzi inaczej, że te gołębie wiosenne czy inne nie są w stanie sobie, bardzo dobrze sobie radzą z tymi gołębiami. I to są te gołębie starsze. To jest taki malutki gołębiczek. Tak, malutki, typowo pod kątem, no nie grania. Ja lubię się bawić takimi niewielką ilością. I to są właśnie, ten gołąbek był pierwszy teraz na oddział. Ten zawodnik. Także jest ich tu niewielka grupa. Ale aczkolwiek, no tak jak mówię, no... Tamten ptak tak samo zapowiada się rewelacyjnie. Zobaczymy. To są lęk starsze od tych gołębi, gdzie wcześniej byliśmy. Także to myślę, że... Z tych samych ptak są tam gołębi na obcy. Tak, z tych samych rodziców. Wszystko podobnie tutaj jest. Także to taki mini gołębniczek. A jeżeli chodzi o sposoby, nie wiem, karmienia, suplementacji, to wszędzie jest to identycznie? Tak, w ogóle ograniczyłem bardzo mocno suplementację, ponieważ stwierdziłem, że te ilości suplementacji doprowadzają do jakby sztucznej formy, która się nie przekłada później na zdolność lotową. W tym roku bardzo mocno ograniczyłem to i gołębie może nie wyglądają tak w ręce jak na tych suplementacji, ale nic nie ścigają się wolniej. Także polecam ograniczać. Wiadomo, że nie możemy całkowicie tego... To jak sportowiec musi dostawać jakąś ilość suplementacji. Do czego ograniczyłeś jakby ten minimum? Co podajecie, co jest takim minimum dla Ciebie? Głównym produktem, który podaję, to jest praktycznie Dynamix z Elity. I to jest czwartek, piątek podawany. To jest jedyny suplement taki... kondycyjny, który podaję. To jest jakiś produkt energetyczny? Tak. I to jest jedyny. Nie podaję praktycznie może jeszcze raz w tygodniu żelazo, witaminę, minerał raz w tygodniu. A tak to największą bazą taką jest teraz, że ropa B na karmę i oregano. I to praktycznie przez 4 dni podaję w tygodniu. To i... oregano flusing? O tym mówisz? Ja mam z Elity. Okej. Czyli jakiś wyciąg z oregano. Tak, wyciąg z oregano, kwasy ziołowe, eteryczne, także taka mocna substancja wpływająca mocno na jelita, na pracę jelit i widzę, że tutaj najlepiej się to sprawdza. Tu mamy gołębik samic. To są właśnie samiczki, którymi lotujemy dłuższe dystansy. Można powiedzieć te 700 km.
700 i 900. Folie, ale nieposprzątane, niezapowiedziana wizyta. Ale myślę, że to nie jest. To nie jest wielki bałagan. No. I tak jak już mówiłem w poprzednich filmikach, samczyk, pokażę tu może na tym przykładzie. Samczyk z tyłu, tu jest taki otwór. Momencik, zabiorę tych panów dwóch. No, samczyki mają wolierę z tyłu, tu mają deseczkę, wchodzą sobie do środka w sezonie lotowym. A teraz sobie hodują po jednym lub po dwa młode z każdy samiczką. I na przykład tutaj samczyk ma dwie samiczki. Jedna siedzi na jajeczkach, a druga hoduje młodego. Także musiałem je jakoś pogodzić, no nie, żeby obie były zadowolone. W każdym razie w tym roku super, bo lecieliśmy z tego gołębnika, zwłaszcza te 700. Jestem zadowolony. Myślę, że... Ale już ty o tym już mówiłeś, ale skąd to jest w ogóle pomysł? Popatrzamy? Słuchaj, zawsze mi się marzyło, żeby polecieć właśnie samicami latać, klasycznie, dowami na takim Algund, ale głównie 500, 700 i 800 i 900 nacisk. No i tak wiesz, w takich przemyśleniach stwierdziłem, że mógłbym wykorzystać jednego samca, dwie samiczki. Czy to był typowo twój pomysł? No, później tutaj dogadałem się z panem, który mi zrobił te cele i po prostu na takiej zasadzie i widzę, że to fajnie funkcjonuje, bo czasami samiczka się zgubi, to ten samczyk stoi całe lato już bezproduktywnie, a tak to jak się zgubi sąsiadka, no to druga sąsiadka lotuje, ten samczyk ma zajęcie dalej, nie? Albo po prostu czasami jest tak, że biorę na przykład jedną samiczkę z tej pary i daję do tej i on akceptuje momentalnie. Także tutaj jest, ten system jest moim zdaniem dobry. Samiczki u mnie latają całą zimę, praktycznie co dzień wypuszczane, jak tylko jest taka możliwość i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Pierwszy sezon właśnie przetestowałem to obloty zimowe i żadna samiczka nie zerwała mi tu skrzydła, żadnej kontuzji nie było, także naprawdę polecam. Jeżeli jest taka możliwość wypuszczać gołębie w zimie 2-3 razy w tygodniu, to jest mistrzostwo świata, także polecam. A zapytam cię, bo jest to stosunkowo nowa inwestycja, ten gołębik. Coś zrobiłbyś drugi raz inaczej? Jest coś, co na etapie wykonywania nie przewidziałeś? Nie, no na tą chwilę to w sumie mi pasuje. Gabaryty, metraż mi odpowiada. Wszystko robiłem pod kątem moim, czyli jestem szczupły i nieduży, więc pasuje. Tydzień temu wszedł mój znajomy, tutaj około 2 metrów i 160 parę kilowagi, mówi: nie sądzisz, że ten gołębik jest trochę za mały? Ja mówię, no nie wiedziałem, że ty tu będziesz, jakbym wiedział, to bym powiększył go, nie? Także na razie jest okej, okay. No wiadomo, że może z czasem coś wyjść, jakieś detale, nie? Ale wolierę mam z tyłu, tak dla samic lotujących, jak i dla tych samczyków, także nie ma problemu. Ciekawostka jest taka właśnie, jak już mówisz o tym, te drzwi były w szczebelkach. Samiczki jak siadają z oblotu, chciałem, żeby przeszły do przedziału obok, spoczynkowego, to nie chciały, bo widziały te cele i się wieszały na te drzwi. Czyli zasłoniłem. Więc na szybkiego kartony przykręciłem i zasłoniłem i się rozwiązał problem bardzo dobrze. Także teraz tylko zmienimy to, żeby to wyglądało bardziej estetycznie i będzie ok. Ale to było dobre rozwiązanie, bo one już spokojnie wpadają, lecą do swojego przedziału, a tak tu się wieszały wariatko, co jak było. No i z drugiej strony mamy podobny przedział, także gołębik jest prosty i tak jak mówię, można dwoma samiczkami lotować bez problemu. Teraz na wiosnę, wczesną wiosną parowałem tutaj jedną grupę, przykładowo samiczki z prawej, wszędzie i one sobie siedziały na jajkach do 5-7 dni, rozdzieliłem je, parowałem samiczki z lewej, 5-7 dni na jajkach, znowu rozdzieliłem. Zrobiłem dwa razy taką rundę, żeby wszystkie te samice jakąś taką więź miały z tym gniazdem, a teraz po sezonie hodują sobie młode i później zostaną samczyki zabrane i te samiczki będą trenować, całą zimę będą latać. Co dzień staram się puszczać, jak tylko jest to możliwe i to się sprawdza. Jastrząb nam zapał tylko jedną samicę, a tak jak mówię, cały sezon bez kontuzji, nie ma zerwanego skrzydła, gołębie wchodzą w sezon lotowy w takiej kondycji dosyć fajnej, bo już są wylatane, nie trzeba ich tu się męczyć z nimi, żeby je rozpędzić, nie? Także to jest dobrze, jeżeli jest możliwość wypuszczać, to muszą gołębie muszą latać, to są gołębie sportowe, jak jest tylko możliwość, tak jak mówię. No, trzeba borykać się z tymi drapieżnikami, no, każdy może jak orze, że tak powiem. Nie? Bo jeżeli chodzi o karmienie, widzę, że karma cały czas jest. Tak, teraz hodują młode, karmią, mają wolny
oblot tutaj, chodzą po trawnikach, robią co chcą, kąpią się, no po prostu to jest chyba najwspanialszy okres dla gołębia. Żyć nie umierać. To co, idziemy na inny gołębik. Dokładnie. My się wałkonią tutaj, no po prostu szaleństwo. Szaleństwo. Dodam jeszcze, co do młodych, staram się robić dwa razy w tygodniu trening, teraz w sezonie lotowym, żeby te gołębie cały czas były w takiej wyostrzonej zmysłach orientacji. Ja rozumiem, że nie wszyscy to mogą robić. Ja osobiście jestem bardzo leniwy do takich treningów. Mam tu akurat kolegę, który bardzo chętnie to robi. Jedzie ze swoimi gołębiami, więc mnie zabiera. Ja mu daję samochód, zatankuję mu i tak się uzupełniamy, żeby to jakoś rozładować, nie? Bynajmniej ja wolę trening, te gołębie wyjdą wieczorem, tam o 18 puszczamy, mają tą szybkość, te zmysły orientacji, to jest dla mnie bardzo ważna cecha. Chodźmy do góry. Ale odzwonię za chwilę. No zdecyduj sama. No hej. Tutaj jesteśmy przed gołębnikiem gołębi dorosłych. Z lewej strony jest sekcja wdowców, 20 wdowców. Z prawej strony totalne wdowieństwo, które prawdopodobnie było ostatni rok. Już nie będziemy lotować w tym systemie, ponieważ moim zdaniem to jest słabe. A dlaczego? Właśnie dlaczego się nie sprawdzało? To znaczy, wiesz, w pewien sposób się sprawdza, ale po prostu za dużo pracy z tym jest. Okay. Ja sobie chcę uprościć, chcę mieć klasyczne wdowce, tak jak mówimy tutaj właśnie na tym przedziale. Proszę, one teraz też hodują młode. I wiesz, nie tutaj widzę cele Hermesa. Tak, cele Hermesa, no kurczę, staram się po prostu jak to możliwe, żeby sobie udogodnić tą pracę przy gołębiach. Także tutaj mam 20 samczyków i tu będzie tylko 20 samczyków, nie będziemy kombinować. Mhm. A tu właśnie z prawej strony było totalne wdowieństwo, ale tak jak mówię, teraz prawdopodobnie tutaj będzie 20 samic. I po prostu wszystkie samczyki, co malutko, co? Wszystkie samczyki będziemy chcieli tutaj zostawić na wolierze. Tylko, że tak jak mówię, tutaj niestety no, będzie jeden partner lotowany, drugi będzie sobie stał w celi. Pokażę tutaj taką samiczkę może. Ona nam tutaj tak fajnie w tym roku latała, jako roczna kapitalnie. W tym roku też. Chyba jest w dwóch kategoriach, taki koeficjent na poniżej, w granicach 14-18 koeficjent. Jej matką jest podwójna wnuczka Jupitera, a ojcem jest syn za rok 43 od Heinza Bindacza. To jest syn jego najlepszego rozpłodowca. Oj, ale ona się szarpie, a jest naparowana, widzę. Na razie się powoli pierzą, bo tu niestety no, lęgot hodują sobie jeden, żeby troszeczkę, ale kapitalna samica, bardzo szybko lata, także taka czołowa samica u nas. Tu proszę. Tu jest samiczka też fajna, ona dwa lata temu była najlepszym lotnikiem oddziału w kategorii B. Bardzo fajnie lata też. No idź tam, idź. Chciałem tu pokazać samiczkę, ale chyba na wolierze jest. Ona była w zeszłym roku 9 w Polsce. Właśnie to jest córka tego płowego, którego wcześniej pokazywałem. Nie ma jej. Chyba wyszła na zewnątrz. Aha, tu jest jeszcze samiczkę, pokażę. Chodź tu malutka, chodź. To jest właśnie też wnuczka już do tego płowego. Ona w zeszłym roku była najlepszym lotnikiem okręgów B. Przepraszam. Także reprezentowała okręg na wystawie ogólnopolskiej. I to jest właśnie takie parowanie Hojman z razy 808, ojciec i matka też Hojman z 808. Matka była siódma w Polsce lotniczka, a ojciec był drugim lotnikiem okręgu między innymi. Także taki z dwóch stron lekki imbredy na tego gołębie Harry 808 i jednak potrafiła sobie fajnie
samiczka latać. No tak to wygląda. Identyczne karmienie, suplementacja w tym domiku jak każdym innym. Tak, no tak jak mówię, no staram się ograniczać to wszystko, bo tak jak mówię, no tym nadmiarem suplementacji robimy sztuczną formę, która się nie przekłada na zdolność lotową. I uważam, że trzeba po prostu przy zbilansowanej suplementacji wyłuskiwać te najlepsze ptaki, nie? Które by mogły... O podstawkę, bo już spotkałem się z tego typu rozwiązaniem. Jak to u Was się sprawdza? Rewelacja. Ja to w 2006 roku w Belgii widziałem u hodowcy. I tak mnie to zafascynowało, jak on szedł i cak, cak do pojemnika, cak, cak. I mówię, o kurczę, ten gość nie jest... No i to tak jest do tej pory, ale... Te cele będę musiał zmodernizować trochę, jak będę chciał samicami latać, więc nie może tych podstawek być, bo tu jest za dużo miejsca w takiej kombinacji i te samiczki czasami się lubią wabić, bo tu mają dużą powierzchnię, nie? I będę chciał to zminimalizować, no i niestety te klocki, że tak powiem, będę musiał wyeliminować, nie? No i tak to wygląda pokrótce. Tu jest jeszcze taki ptaszek. To był najlepszy lotnik oddziału, tak samo. Bardzo fajnie latał. Chodź malutki, chodź. Chodź, nie bój się. Też zostanie przeznaczony jako partner do wdów. Ten gołąb miał 6x6 jako młody. I chyba czwarty był z ostatniego lotu takiego okręgowego, ponad 400 km. Bardzo ładnie latał. Kapitalny gołąb. Teraz są na etapie zalotów drugich, więc są bardzo nerwowe. Byśmy chcieli pokazać. No i tak to wygląda pokrótce. No. Nic. A powiedz mi, a borykałeś się z jakimiś problemami zdrowotnymi młodych? No z młodymi, no tak, jak co roku, nie? To jest walka. Początek, wiadomo, tendencje ku adeno, coli, no ale jakoś to... tymi ziołami, tym wszystkim, jak trzeba było, no to sięgaliśmy po jakieś produkty, żeby to drastycznie zahamować. No a teraz od początku sezonu na razie jest ok. Jak najmniej tego podajemy, no tak jak mówię, myślę, że teraz będę musiał coś podać na drogi oddechowe po tym locie. No niestety trzeba się ratować, no bo widzę, że już mykoplazmy szaleją. Tu słyszę od kolegów właśnie, że nie są w stanie zahamować tych infekcji, także trzeba będzie się podpierać tymi środkami, nie ma innego wyjścia. No starymi w tym roku początek był też znaczy były jakieś problemy, ale te gołębie jakoś obroniły się. No i do końca przelecieliśmy w miarę dobrze, nie? Nie było jakichś większych strat. Tu mamy z linii pitbulla gołębia. No co kolego? Czekaj, przesuń się, pokażemy co tu mamy. I tu mamy dwa takie urwisy. Też takie, tacy pacjenci Rion, nie? No już, dobra. Nie dotykam już. Agresywny bardzo jest. Tak to wygląda. Jeżeli... Tutaj też to już jest właśnie, z linii kitla. I ta samica kapitalnie latała jako młoda i w tym roku jako roczna. Rewelacja. Były dwie samiczki, jedną zgubiliśmy, a ta została i... Chodź malutka, chodź. Chodź, nie bój. To jest właśnie żona do tego pana. Co tu jest? A łącznie z nami młodych nie macie? Lotowych czy? Słuchaj, w tej chwili gdzieś w granicach 60 jest. Chciałbym w sezonie 24 wystartować taką grupą maksymalnie 80 sztuk, 85. Czy nie jest ich zbyt wiele? No nie, no teraz redukujemy właśnie te gołębie totalne, wdowieństwa i tak dalej. Tutaj też mamy samczyka z takiego łączenia. Ojciec był syn pitbulla, a matka chyba córka elektro była. No, bardzo. No, czy Olimpii elektro. Bardzo fajny gołąb. Właśnie ta samica będzie na aukcji. Właśnie matka chyba jego będzie na aukcji. O! No ta niebieska. Ta z 14 roku? Tak, nie, ta z 18. Z 18, okej. Pierwsza pozycja. No to jest właśnie ten pan. Chciałem pokazać gołąbka z
linii 808. To jest u nas wyhodowany ten gołąbek. Bardzo mocny imbred na 808. Musiałbym tutaj dokładnie na rodowód popatrzeć, bo jest tak zimbredowany, że no naprawdę. W każdym razie jest synem Karola, który tutaj wydał. Jego dzieci i wnuki wylatały na pewno ponad 41 konkursów. Ten gołąbek wydał u nas kilka gołębi. 8 razy pierwszy konkurs jego dzieci robiły. Między innymi 7 lotnik Polski, później w następnym roku 2 lotnik okręgu. Kapitalne gołębie. W tym roku też syn jego zrobił pierwszy konkurs. 2 razy w ogóle jedynkę ten syn miał. Także ten samczyk dużo dobrych gołębi tu nam wydał. I jego dzieci tak samo też już tutaj wydawały pierwsze konkursy. Między innymi jego córka w Portugalii na gołębiku wspólnym Riachos miała pierwszy konkurs i była chyba po 4 lotach pierwszym asem. Także na Kosakowie, tam wnuczka jego wygrała finał. Takie wyprzedzenie miała poważne. Także naprawdę gołąbek wspaniały, jako gołąb rozpłodowy. No już są w zaawansowanym pierzeniu, są porozdzielane pary, także wszystko się sypie, ale naprawdę gołąb tutaj nam wydał super ptaki. Także to jest jeden z lepszych gołębi na tą chwilę u nas w rozpłodzie. Chciałem pokazać gołąbka numerze 370. To też gołąbek jest, który prawdopodobnie będzie tutaj u nas błyszczał w rozpłodzie. W zeszłym roku jego samiczka zrobiła, córka zrobiła pierwszy i chyba trzeci na oddział. Pierwszy konkurs 420 km to był lot okręgowy. A w tym roku jego dzieci zrobiły na tych dwóch lotach już 3 dyplomy. 2 razy pierwszy i trójkę. Także tak się zapowiada, że będzie naprawdę wspaniałym gołębiem rozpłodowym. Bardzo mocny gołąb. Jego ojciec jest podwójnym wnukiem Kittla, a matka jest z naszych starych gołębi Engels, która była numer 1 w rozpłodzie. Jej dzieci były 4 razy najlepszymi lotnikami okręgu w kategorii B i tak samo jako młode. Także kapitalny gołąb. Bardzo mocny, bardzo silny. I już tutaj z dwoma samicami wydał naprawdę super gołębie. Dwuletnia córka po nim w tym roku tak samo kapitalnie latała. Jako roczna super też latała, także ptak przyszłościowy. A numer tego gołębia wysłał? 370. To już taki miał numer założony. Typowo do rozpłodu był hodowany. Takie parowanie robiliśmy specjalnie, żeby można te geny było tej starej linii gołębi Engels przede wszystkim utrwalić, bo to już są takie unikaty. Chciałem jeszcze na koniec tutaj zaprezentować gołąbka. Tu brat go kiedyś pokazywał, ale był taki no, trochę mocny, zaawansowany w pierzeniu. Teraz fajnie wygląda. To jest właśnie ten syn Sagana, o którym mówiłem, że na tych dwóch pierwszych lotach kapitalnie dzieci jego się pokazały. Tym bardziej, że był z 3 samicami. I to jest dla mnie taki sygnał dobry, że skoro 6 gołębi po nim wysłane na lot robią 6 konkursów w pierwszej 30 na oddział, no to jest naprawdę jakiś sygnał pozytywny. Prawdopodobnie ostatni syn po tym Saganie, bo z tego co wiem, że w tym roku już nie zapładniał. To być może jest ostatni. Gołąb bardzo silny, bardzo mocny w muskulaturze. Naprawdę imponujący. Nie jest krótkim gołębiem, pociągły. Mocne skrzydła. Bardzo mocny w ogóle gołąb. Ciężko go utrzymać. Kończy się pierzyć, także myślę, że będzie po całkowitym wypierzeniu fajnym ptakiem. Będzie tam jego zdjęcie zamieszczone. I mam nadzieję, że to będzie gołąbek, który tu wyda kilka super ptaków, nie? Bo skoro już się pokazały gołębie po nim i to biją szpicowo, to znaczy, że jakieś te cechy zdolności lotowej będzie przekazywał. Gołąbek jest certyfikatem DNA. Tak, ma certyfikat. Tam jest właśnie syn po nim będzie prawdopodobnie, albo samiczka, nie wiemy jeszcze tego, nie? Ale z kapitalną samiczką był też parowany, także myślę, że może być fajna pociecha z tych gołębi po nim, jako lotowych i jako rozpłodowych. Muszę go zanieść, bo jest bardzo nerwowy, bo jest w tej chwili na młodych gołębiach, nie było gdzie jajeczek przełożyć. Na koniec sezonu musi niestety karmić. Na zakończenie tutaj tego artykułu chciałbym zaprosić na aukcję. Gołąbki są naprawdę fajne, można kupić w dobrej cenie.
nie są ceny jakieś szalone, a są naprawdę z dobrych linii, z gołębi, które są u nas sprawdzone, robią wyniki na skalę okręgu czy oddziału i czasami wyżej, także reprezentują gołębie na wystawie ogólnopolskiej. Także zapraszam i życzę dobrej licytacji. Dziękuję.